Cześć, eko kreatywnej. Witam Was w kolejnym filmie roku 2022. No i dzisiejszy filmik będzie dwuczęściowy. Jedna część to będą stylizacje z najlepszymi rzeczami z kategorii sukienki i spódnice, najlepszymi zdobyczami z roku 2021. Moje top 10 sukienek i spódnic. Oraz druga część to będzie nowa seria, seria komentatorska, na którą zapraszam Was po stylówkach od razu. Przejdźmy od razu do rzeczy, kochani. Oczywiście bardzo Was proszę, jeśli spodoba się Wam filmik, polubcie. To jest dla mnie bardzo ważne. To jest dla mnie wynagrodzenie, można powiedzieć, takie najlepsze za robienie tych filmów, za cały poświęcony czas. Kochani, i bardzo Was proszę też zasubskrybujcie i wciśnijcie sobie dzwoneczek, jeśli chcecie dostawać powiadomienia. Tymczasem przechodzimy dalej. Moi drodzy, i bardzo trudny miałam wybór. Powiem Wam, że no jest to naprawdę trudny wybór, wybrać najlepsze zdobycze, bo bardzo dużo fajnych rzeczy znalazłam, jak wiecie, jeśli oglądacie moje filmy. No i musiałam to podzielić na kategorie, bo 10 rzeczy nie dało się, po prostu nie dało się wybrać. Musiałabym bardzo długo nad tym myśleć, więc sukienki, potem będą płaszcze, okrycia wierzchnie, jakieś dodatki, no i pewnie swetry, spodnie i tak dalej. To może zrobię to w trzech różnych filmikach, vlogach. Natomiast dzisiaj właśnie sukienki, spódnice. No i kochani, naprawdę się strasznie gryzłam, co wybrać. Zacznę od spódnicy, bo spódnicę mam tylko jedną. Wiecie co, kupiłam trochę spódnic, niedużo w tym roku, ale kupiłam i były to fajne spódnice, naprawdę. Ale wybrałam taką spódnicę, którą ostatnio najczęściej noszę, bo to jest taki dla mnie wyznacznik, że to był super zakup. Nie tylko, że mi się to podoba po prostu, tak? Ale też, że po prostu to noszę. Jest to często przeze mnie noszone i świetnie się w tym czuję. No i jak się już domyślacie, patrząc na ten wieszak, to jest ta właśnie spódnica. I przy okazji będę Wam pokazywać stylówki z TikToka i Instagrama, bo robię takie krótkie filmiki, które zawierają jakby takie najlepsze momenty z tych stylówek. I to będzie dla mnie najprostsze, żeby Wam pokazać właśnie stylizację z tymi rzeczami, jakie miałam już, jakie mogliście obejrzeć. Takie krótkie podsumowanie. No i zobaczcie, to jest ta spódnica z Gwatemali, z lnu. Jest przepiękna, jest w przepięknym kroju, kocham ją po prostu. Ostatnio często ją noszę, nawet miałam ją w jeden dzień świąt na sobie i się w tym rewelacyjnie czuję przede wszystkim. Czuję się bardzo swobodnie, czuję się w tym atrakcyjnie i to jest bardzo ważne. Także to jest, jak chodzi o spódnicę, to jest taki mój top wybór. Najlepsza spódnica tego roku. Zakupiona, znaczy, przepraszam, tamtego roku oczywiście. No idziemy dalej. Teraz sukienka, którą mam na sobie. Jeśli oglądaliście mój program o przeróbkach i o tworzeniu przeze mnie kreacji z różnych ciuchów starych, no to jest ta moja sukienka, mój projekt. Z takiej spódnicy, która była odcięta, kupiłam ją za 2 zł i również bardzo taniej, ale bardzo pięknej bluzeczki jedwabnej, jedwab z bawełną i z koronkami. No i zrobiłam z tego taką artystyczną całość. Kocham tą stylówkę, serio, jest przepiękna. I bardzo wygodna jest ta sukienka, przez to, że to jest właśnie ściągaczowe, tym się człowiek nie poci, to jest bardzo wygodne, na takie, wiecie, to się tak układa do ciała i zawsze jest w dobrym miejscu to wszystko. Jest, nie trzeba myśleć, żeby to, żeby, wiecie, że tu coś muszę poprawiać, tu jest coś nie tak, cały dzień można w tym chodzić zupełnie bez skrępowania, także super. Idziemy dalej. Kochani, kolejna sukienka jest letnia, no i to jest od Molly, świetna firma, taka designerska, mają przepiękne rzeczy, bardzo drogie, ale przepiękne, no i dlatego się bardzo też cieszę z tej sukienki, bo pewnie bym sobie nie pozwoliła na nową w sklepie. Oczywiście jedwab naturalny, tutaj ma zameczek, no i ma piękne detale, w ogóle w tej sukience mi się wszystko podoba, ona jest po prostu taka moja, wiecie, ona, ja ją porównywałam do strojów może, nie wiem, z Alicji w Krainie Czarów, czy jakiejś takiej pixie dress, no i strasznie mi się to podoba, naprawdę jest bardzo wygodna, bardzo dużo ją nosiłam i na pewno jeszcze wiele razy ją będę nosić, mimo że jest dość krótka, ale wiecie co, ona nie jest za krótka, nie jest to coś takiego, że się czuję skrępowana, bo mi tutaj coś gdzieś wystaje, nie. Jest super, po prostu jest idealna z rękawkiem i na wiele okazji ją nosiłam w lecie. Tak, czyli to jest trójka, czwórka. Oczywiście moja Diane von Furstenberg z jedwabiu na każdą okazję, oczywiście taką troszkę elegancką każdą okazję, ale nawet do pracy w niej chodziłam, na taką jakieś tam miałam spotkanie czy radę.
Świetna sukienka, naprawdę przepiękny kolor. No i tutaj zobaczcie stylówkę, jak wyglądam w tej sukience. Ostatnio też w filmiku o Silki w niej występowałam, no i możecie sobie też zajrzeć do tego filmiku, tam będzie link w opisie, bo nadal jest ten kod promocyjny, można zakupić coś tanio z Jedwabiu, taniej, przepraszam, nie tanio, ale taniej z Jedwabiu przez mój ten link. No i jest cudowna, po prostu jest cudowna. To była czwarta rzecz, teraz piąta rzecz. To sukienka też designerska, Charlotte Spar, SK z Jedwabiu. Oczywiście większość tych sukienek będzie z Jedwabiu, bo jak wiecie, ja kocham Jedwab. No i przepiękna, w stylu Dolce & Gabbana albo w stylu Versace, taka mini, ale nie za krótka, raczej w wąskim kroju, ale też nie obcisłym, także super jest. Ja większość mam tych rozkruszowanych sukienek i spódnic, ale ta wyjątkowo jest właśnie taka prosta i no i będzie świetna na lato. Będę na pewno bardzo dużo w niej chodzić w lecie, bo ja w ogóle lubię takie jedwabne suknie w lecie nosić. Kolejna sukienka, tym razem z lnu. Przecudowna jest ta sukienka. To jest jakaś taka trochę vintage'owa Baldino sukienka włoska. Rozmiar 36, no i ona jest bardzo uniwersalna, można do niej nosić mnóstwo dodatków różnych, kolorowych, niekolorowych, ale po prostu praktycznie każdy kolor do tego można dobrać i się bawić tą modą, różne buty, różne paski, różne, wiecie, różne torebki i za każdym razem można sobie odmienić strój, wkładając tą samą sukienkę, ona jest taka krótsza z przodu trochę i wygląda dużo, dużo lepiej włożona niż na wieszaku. Zobaczcie, jak fajnie to wyglądało po włożeniu. Tak, i teraz kolejna sukienka, to jest moja suknia z niedawnych zakupów, Peruvian Connection, z świetnej bawełny, taka gotycka, zimowa, bo ona jest naprawdę ciepła, ta sukienka. Naprawdę, ja nie muszę do niej mieć swetra i jest mi w niej super ciepło, fajnie, ewentualnie szal sobie zarzucić czy coś. Bardzo wygodna i czuję się w niej super, mam taki power w niej, bo ona jest taka królewska. Nie wiem, jak to inaczej określić, ale naprawdę daje poczucie takiej atrakcyjności, pewności siebie. Świetnie się w niej czuję ogólnie i bardzo, bardzo mi się podoba. I wygląda oczywiście też lepiej na sylwetce niż na wieszaku. To często jest że coś lepiej wygląda, jak to włożymy, dlatego zawsze mieście ubrania, pamiętajcie. Kochani, no i to były takie główne, te takie powiedzmy codzienne sukienki, a teraz wieczorowe, bo też suknik wieczorowych trochę Wam pokazałam. No i tak, Talbot Ranhof, przepiękna suknia z Jedwabiu w takim srebrno-gołębiowym kolorze, z cudownym tyłem, z takimi ręcznie robionymi guzikami. Ona jest taka do łydki, raczej taka może trochę popołudniowa, może nie taka bardzo, bardzo wieczorowa, ale można by z odpowiednimi dodatkami też jako wieczorową ją użyć. Jeszcze nie miałam okazji jej nosić, ale na pewno będę miała. Można nawet na scenę ją włożyć, na odpowiednią oczywiście okazję. No, materiał jest zachwycający, krój jest zachwycający, szczególnie podoba mi się ten tył. Także to jest świetny zakup według mnie. No i teraz z programu o sukniach ślubnych z Lumpeksu, który kiedyś zrobiłam, możecie sobie też zajrzeć. Przepiękna suknia z Jedwabiu. Taka cieniowana w pastelowych kolorach, suknia druhny ją wtedy nazwałam, no i tak, rzeczywiście, można by być druhną w tym. Po prostu też można to jako suknię na wesele czyjeś włożyć, oczywiście do stylizacji, na scenę, no wielorakie użycie tej sukni może być, kochani. Bardzo, bardzo piękna suknia, jestem z niej bardzo szczęśliwa i będzie na pewno wiele razy używana. No i jeszcze ostatnia suknia, której tutaj nie ma, ale którą pokazywałam właśnie w tym samym właśnie programie o sukniach ślubnych z tymi stylizacjami, z tą sesją zdjęciową, ta złota suknia paryska. No i to jest oczywiście hit, bo ta suknia jest przepięknej koronki, pięknie podkreśla figurę, no i ma cudowne detale, więc no naprawdę sama przyjemność była w tym pozować i nosić to. Być może kiedyś będę jeszcze mogła w niej wystąpić, zobaczymy. Ale w każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba, kochani. Ale jeszcze pokażę, przypomnę Wam jeszcze kilka takich sukienek, które często noszę. Nie wybrałam ich do tych top wyborów, ale też są to jedne z moich ulubionych sukienek. Tak na szybko Wam je pokażę jeszcze. W jesieni nosiłam ten garniturek, sukienka od Gesutz z Viskozy z takim żakietem. Bardzo fajne to jest, w takich właśnie jesiennych barwach.
w podobnych kolorach, też od Gezut, sukienka, taka koszulowa, długa, też z wiskozy właśnie, piękne też wzory. Również bardzo dużo była przeze mnie w jesieni noszona. Oraz, no i to, ostatnie też niedawne zakupy, ta suknia od Milk Copenhagen, też z wiskozy, z tym swetrem żółtym, to jest tak wygodne, to jest takie miłe, ja się z tym czuję tak komfortowo, wiecie, to jest taki mój strój, taki relaksowy, który naprawdę świetnie się u mnie sprawdza. Oraz jeszcze dwie letnie sukienki. Tutaj przepiękna vintage'owa sukienka z taką wstawką z aksamitu, która jest w takim stylu boho i też bardzo lubiłam ją nosić, jest bardzo wygodna, jest idealna po prostu na mnie i do mojej figury. Była w stylizacjach na nową kolekcję Diora w lecie. Oraz taka przepiękna, jedwabna jakby tuniko suknia do ziemi, z indyjskiego jedwabiu, ale bardzo mi się podoba. Bardzo fajna jest i też dużo ją nosiłam. Trzeba do niej mieć halk. Tak. No i kochani, jest jeszcze dużo innych super rzeczy, no ale to są top rzeczy, więc pokazuję Wam top. Piszcie, czy zgadzacie się z wyborami moimi. No mnie się one po prostu sprawdzają, więc nie można się nie zgodzić, prawda? Ale kochani, teraz zapraszam Was na serię komentatorską. Mam nadzieję, że Wam spodoba. To jest zaplanowane jako takie... być może troszkę dla Was, żebyście mogli się dowiedzieć czegoś takiego fachowego o krojach, o tym, co ja myślę, jak widzę błędy modowe. Uczmy się na właśnie błędach innych. Nie postrzegajcie tego jako jakiś hejt, bo to nie chodzi o te osoby, które wystąpiły w tych rzeczach, jeśli będą to jakieś konkretne osoby, tylko... po prostu chodzi tu o to, żebyśmy widzieli, dostrzegali te błędy i się ich wystrzegali sami w swoim życiu. Ja zresztą o tym zaraz też powiem w filmiku już. A kochani, co Wam jeszcze chcę powiedzieć o tej serii? No, że ja mam z tego dużo fanu, dużo zabawy i mam nadzieję, że Wy też będziecie mieli, bo o to tu chodzi, żeby się trochę nauczyć przez zabawę, ale też pośmiać. No i po prostu mam zamiar robić różne tematy w tej serii. Ale czekam na Wasze opinie, czy Wam się to podoba, czy to jest fajne, czy Waszym zdaniem to się sprawdzi i czy mam takie filmiki robić. To pewnie, być może będą to nawet całe osobne filmiki, ale też planowałam to jako takie po prostu dodatki do moich normalnych filmów, żeby była tam też taka forma zabawy. Także koniecznie piszcie i zapraszam Was już na tę serię oraz oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału i... o opinię. Dzięki serdeczne, cześć! Cześć kochani, witam Was w nowej serii. Jest seria komentatorska, powiedzmy taka komediowo-komentatorska, będzie się nazywała Ziomkinia komentuje. Będę próbowała dla Was tutaj zrobić, opowiadać Wam o różnych stylówach, o różnych fejlach stylówkowych, czyli tak zwanych takich słabych akcjach, słabych stylówkach. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawa jestem, czy się Wam będzie podobać i od razu chciałam Was uprzedzić, że to nie jest żaden hejt. Nie ma to być w formie, wiecie, czegoś takiego, że my się naśmiewamy tutaj z ludzi, bierzemy kogoś, obnażamy go. Będę pokazywać Wam rzeczy, które już są publiczne i raczej będzie to ku przestrodze. No i wiecie, potraktujmy to jako zabawę, potraktujmy to jako uczenie się na cudzych błędach, bo na swoich to wiadomo, że zawsze najtrudniej się, najskuteczniej, ale też najtrudniej się uczyć, ale spróbujemy się nauczyć na błędach innych, bo to jest dużo bezpieczniejsze. Pokażę Wam pewne błędy modowe, które tutaj zostały popełnione. No i dzisiejszym tematem, zgodnie z tematem filmu, który zobaczyliście przed chwilą, stylówek, są suknie wieczorowe. No i przejdźmy już do filmu. No i moi drodzy, jestem bardzo podekscytowana. Zobaczcie, tutaj Wam wstawiam przebiteczki po stronie... której? Waszej prawej, a mojej lewej. Będą zdjęcia się pokazywały słynnych osobistości. No i zobaczcie, to są często osoby, które są naprawdę gustowne, naprawdę znane i z wysokiego towarzystwa, można powiedzieć. High society i w ogóle. No i moi drodzy, zobaczcie pierwszą przebitkę. To jest z Oscarów. Wszystkie te praktycznie zdjęcia są z Oscarów. Coś weźmiemy z dawnych lat. Jakiś vintage. Co? Cii. Poszukajmy. O!
No i teraz patrzcie. Gina Davis. Rok 92. No. Ja jestem bardzo ciekawa, co wy o tym sądzicie. Dla mnie to jest. Wygląda jak. Niestety. Też piękna kobieta, naprawdę piękna kobieta. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Krój jak lata 80, 90, jak najbardziej. Jakby sam krój jeszcze o niczym nie świadczy. Materiał też wygląda na fajny. No ale teraz tak, te rękawiczki z tą suknią wygląda jakby uciekła ze ślubu i wsadziła sobie suknię pod podwiązki, to jedno. No po prostu niefortunne zderzenie ujęcia z góry razem z tą sukienką, która jest strasznie tandetna. Jeszcze do tego czarne rajstopy, czarne buty z jakimiś takimi kokardami. No wygląda po prostu karykaturalnie troszkę. Mimo piękności swej. Właśnie, tak możemy wyglądać jak przesadzimy. Przesadzimy z ilością materiału, z ilością warstw i z ilością dodatków, bo zobaczcie, te buty czarne i te białe rękawiczki, które tutaj jakoś tak coś dziwnego robią z rękami. Także różne rodzaje błędów tutaj są. Zapewne Gina Davis miała też cudowne kreacje, no ale tutaj próbujemy wyciągnąć takie nieco bardziej do śmiechu rzeczy. Kolejna rzecz z tamtych czasów, moi drodzy, tym razem rok 93. I zobaczcie, przepiękna kobieta, taka trochę wygląda jak diva country and western, ale wiecie co, się tutaj kojarzy z taką przerośniętą Barbie w pudełku. No i ta sukienka jest dokładnie jakby zdjęta z Barbie, czyli przeokrutny materiał różowy, koronka jak z jakiegoś filmu porno. Dramat, po prostu to jest dramat, jeszcze jej biust bokiem tu prześwituje. Co tam się nie dzieje, a już nie mówiąc o tych okrutnym kolorze jakichś takich sandałach, które też wyglądają bardzo tanio i bardzo no niestety, no nie udało się. Nie życzę wam, żeby tak wyjść, bo no ja bym chyba nawet nie odważyła się w sypialni tej kreacji wystąpić, serio. Idziemy dalej. No, także wystrzegajcie się różowego, majtkowego, szczególnie w takiej tandetnej satynie jeszcze z koronką, bo będzie wyglądać po prostu właśnie tak jak tutaj biedna. Idziemy dalej, kochani. No, ale można pójść też w stronę bogactwa, no wiecie, też niektórzy chcą się pochwalić statusem, no i tutaj suknie od Diora, suknie od Chanel i od wszystkich tych wielkich nazwisk, natomiast w 95 postanowiła pokazać, ile ma kasy dosłownie i zobaczcie tę kreację, po prostu jest boska. Nie wiem, jaki to projektant, tak szczerze, bo może to jest jakiś znany projektant i będzie czuł się bardzo urażony teraz, ale nie wiem, czy dobrym pomysłem jest włożenie na siebie dosłownie kasy, no ocencie sami, według mnie to jest porażka, nie dość, że wygląda jak w pudełku kartonowym. To jeszcze jak, trochę trochę zbroja jakby, może nie, może to by było dobre do Wiedźmina dzisiaj. Jakby wystąpiła w ten sposób Siri, to myślę, że zrobiłoby to lepsze wrażenie, bo przynajmniej pasowałoby do kontekstu. Także nie przesadźcie, po prostu nie przesadzajmy z pokazywaniem, ile mamy pieniędzy. No ale można też pójść w drugą stronę i tu na przykład Julia Roberts. Kocham ją po prostu. To jest my sweetheart, my dear sweetheart. Jest przepiękna, ma klasę i w ogóle, no i zobaczcie, ta suknia rzeczywiście ma klasę, no tylko, że wygląda w niej jak w worku pokutnym i jeszcze jakby jej się zahaczyła gdzieś o bieliznę od spodu albo coś i jakby to się niechcący podwinęło tam gdzieś na tych... Nie wiem, o co z tym chodzi. Ale coś tu się dzieje też z talią, bo przecież ona ma piękną talię, a tu wygląda trochę jakby... Nie wiem, jakby była w wczesnej ciąży. No chyba nie była, bo to jest. Zdjęcie jest w miarę z niedawna. Nie, 90 rok, to nie. To bardzo dawno była bardzo młoda, więc powinna wyglądać młodo, a nie jak babcia Klementynka. W każdym razie na obronę. Normalnie wygląda zawsze zjawiskowo. No ja jestem jej fanką totalną, więc no to jest przestroga. Dla nas, dla mnie też. Idziemy dalej. Moi drodzy, teraz. Też przecudowna osoba, którą podziwiam, kocham i w ogóle. No i zobaczcie na bieg 2001 rok. W ogóle kreacja jest zachwycająca, nie wiem, może wam się nie podobać. Mnie ten no powalający jest. Uważam, że to jest cudowny pomysł, włożenie na siebie łabędzia. Mam nadzieję, że nie był żywy. Ale
jest naprawdę piękny. Ja bym co prawda tu włożyła kremowe, cieliste bodki, żeby ich nie było widać. Ale sam łabędź mnie zachwyca, natomiast zobaczcie na zbliżeniu. Chyba niedobrze dobra na bieliznę, bo beżowy koronkowy stanik jest tutaj straszliwie widoczny i... niestety... odpada. Uważajcie na bieliznę. Pamiętacie, że... Zawsze wam mówiłam, że bieliznę! Bielizna ma być niewidoczna, cielista, w kolorze skóry i w ogóle bez szwów. Bo inaczej to wygląda w ten sposób. Ale ogólnie jakby sam strój na plus. Dziękuję. Kochani, teraz pokażę wam tutaj... rok 2010, więc już nie aż tak dawno. Idziemy do przodu, do przodu, do przodu. No i tu jest kolejny przykład na to, że suknia droga. Widać, że biżuteria, pewnie obuwie też drogie, natomiast no, wygląda jak z taniej studniówki. Studniówka, nie wiem, studniówka w Kielcach. Powiedzmy, coś takiego. Tak mi się to kojarzy. No zobaczcie na ten materiał. Znowu kojarzy się z takim tanim poliestrem, ale krój tej sukni i ten wielka broszka jakaś taka diamentowa, no nie wiem. No i te jeszcze te buty takie cieliste na tym koturnie, to jakoś wygląda to ordynarnie. No nie wiem. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale dla mnie nie. You can do better. Potrafisz więcej siebie dać, zdecydowanie. Jeszcze jedna taka fajna kreacja dla was. Zobaczcie, przepiękna koszulka nocna. Wiecie co, ja lubię suknie w tym stylu. Takie lata 70. Szyfon? Chyba szyfon jedwabny, coś takiego delikatnego. Ale kolor w połączeniu z szyciem tej sukni i z jej kolorem, tak, kolor w połączeniu z kolorem. Brawo, Kinga! Kolor w połączeniu z materiałem i z krojem i wszystko naraz i wykończeniem tej sukienki powoduje, że to wygląda po prostu jak znowu jak jakaś chińska tania za 5 zł sukienka albo koszula nocna. No niestety, nie podoba mi się. Nie wiem jak wam. Idziemy dalej. A, mam jednego pana też dla was, żeby nie było, no miały być sukienki, ale wiecie co, Oscary i wyjścia takie oficjalne, więc też będzie... 2015 rok. No i ma piękny kolor garnituru, naprawdę mi się podoba, nie wiem jak wam. No naprawdę, jest piękny kolor, natomiast zobaczcie co się dzieje w kroku. Nie wiem o co chodziło, ale wygląda jak odlew z jakiegoś, nie wiem, z drukarki 3D, jeszcze włożony ma na to z lukru taki garniturek, jest zapięty pod szyję i po prostu wszystko to wygląda tak, jakby go ktoś wydziergał i po prostu tak postawił. Sam garnitur mi się podoba, ale ten krój w kroku to jest coś strasznego po prostu, a taki fajny facet. Idziemy dalej. Teraz pokażę wam sukienki dla przestrogi z AliExpressu, bo wiecie, teraz są studniówki, idzie karnawał i na pewno wiele osób stwierdzi, że AliExpress to jest świetne miejsce, żeby sobie kupić sukienkę, więc jeśli jeszcze nie widzieliście memów z sukienkami z AliExpressu, to najwyższy czas, bo to jest doskonała przestroga i w 90% przypadków bardzo słuszna. I to wcale nie jest przesadzone, bo ja już widziałam to na żywo, jak to wygląda. Czasem się zdarzy, naprawdę. Jeżeli te suknie są naprawdę do takich wyższych cenach, to zdarza się, że one są faktycznie ładne. Ale uważajcie na te tanie oferty, że tam suknia balowa kosztuje 100 albo 150 zł. No to jest nierealistyczne kompletnie. Zobaczcie sobie tutaj. Pokażę wam teraz w Joey Monster, taka strona. Miała wyglądać tak, no to jest właśnie przed... oczekiwania versus rzeczywistość. Expectations versus reality. Zobaczcie na to. No przepiękna modelka, przepiękna suknia. No i taki jest efekt. Nawet tego nie chcę komentować, bo sami to widzicie. Kolejna, o! Cudowna modelka, rozmiar XXS. Przepiękna sukienka. A przyszło coś takiego. Brawo! To już nawet nie jest szmata do podłogi, tylko jakaś wymięta chusteczka wyciągnięta z butonierki i nawet nie wykończona za bardzo. Kolejna i ostatnia na dziś rozmiar. Także sprawdzajcie, bo wiecie co, kiedyś znajomy sobie zamówił taki gadżet techniczny i super wyglądał na zdjęciu, chyba kosztował coś kilka stówek, przyszła miniaturka, czyli coś wiecie, takie to samo, tylko że tak 10 razy mniejsze. To była po prostu taka atrapka. Także właśnie tak jest z tą sukienką, widzicie? Piękna była. Włożył ją piesek potem.
Także jak chcecie sukienki dla kotka, to w AliExpressie. No i kochani, to na dzisiaj wszystko. Tyle ostrzeżeń i tyle moich porad. I moi drodzy, następnym razem zobaczymy jakieś inne rodzaje zabawnych strojów. Na inną okazję, albo inne części garderoby po prostu. Spróbujemy przyjrzeć się kolejnym fejlom modowym. Ale czasem pewnie będę Wam też pokazywać coś superowego i coś, co ekstra wypaliło. Tym razem żegnam się już z Wami. Buziaki i podziękowania dla Wiktora, który pomógł przygotować ten pilotażowy odcinek. Ten program nazywa się Ziomkinia komentuje. Żartuję. Ten program, kochani, nazywa się Ziomkinia komentuje. Ziomkinia to ja, mła. Kinia ziom, czyli Ziomkinia.